ekstra żeje fajne! Wow! SpongeBob, czy mnie słychać? Zgłoś się, SpongeBob! Powiedz coś, zdigitalizowana gąbko! Na obelgi reagować nie będę. Dobra, szukaj tam odstępstwa od normy, a szczególnie wirusa. Czy mógłbyś? Jasne, skarbie. Wow! Mam smaka na kraba burgera. Słuchaczu! SpongeBob, rozwal mi tamtego wirusa, zanim on mi całkiem moją żonę rozwali. Na nozdrza wielkiego Neptuna! Wirus mamie żony! Plankton? Tak się zwę! A jestem Plankton w wersji według Karen. No wiesz, tak ona sobie mnie wyobraża. Masz takie bystre oczko. Bierzmy się do roboty. Żarłoczny wirus. Wciąż mamy szansę uratować Karen. Leć przodem. Ojej. Dobrze mi poszło? Wręcz świetnie. Ale przyda ci się małe pchnięcie. Dobra, teraz ty. Radź sobie sam. Dasz radę, uratuj Karen. Nie. Jak to nie? To znaczy... Kochanie, nie mogłabyś się zwolnić albo i przystanąć? Skarbie, najdroższa! Nie, mamo, wyjedziemy sobie razem i jest tu! O, hot dog! Zakręcimy nogą! A co ci ludzie tak sobie tu tańczą w środku dnia? Do pracy nie chodzą! SpongeBob, zgłoś się, proszę! Planujesz coś zrobić? Pośpiesz się! Żona mi się zaraz zapali! Jakie słodkie jednookie bobo! SpongeBob! Przestań podżerać pamięć Karen, ty potworze! Miau! Plankton, jestem na krańcu pamięci Karen! Musi stworzyć więcej wspomnień! No, żebym miał gdzie biec! Czy to, że za nią gonię, tworzy wspomnienie? Niestety za słabo! No nie, zawsze zostaje mi jeden kawałek. O, wirus jest głodny. Dlatego podżera Karen. Zawsze jestem głodny. Mój biedny, słodki, paskudny wirusik. Załatwię ci coś. SpongeBob, chcę, żebyś już stamtąd wylazł. Przerywamy operację na ratunek Karen. Złapałem wirusa. Patrz. Chodź do mnie, maluchu. Przez tę kanapkę będzie się chłopak przegryzał przez jakieś pewnie 300 lat. Skarbie, wyzdrowiałaś? Nie, mam wciąż zwity. Ale fajne są! Ej, pan!
Żądam, byś wziął pan ode mnie szczeniaka. Ale to wcale szczeniaka nie przypomina. Wygląda bardziej jak kot z kurzu. To są amaby wysokiej półkrwi. Bierze pani szczeniaka, albo w panią trafię. Gdyby ludzie zobaczyli, jakie są śliczne, to z pewnością chętniej by je brali. Czekaj, co ty wyprawiasz? Tada! No patrz, co żeś tego zrobił. Ojej, całkiem przystojna ta wasza ameba. Dzięki, bierze pan? Szczeniak szuka domu. Macie więcej tych ameb? Sama słodycz, coś przepięknego. Ukręć no państwo po szczeniaczku, SpongeBob. I teraz zaczyna się kręcić. Się robi, proszę bardzo. Bądź grzeczna, Matyldo. Mamusia musi dziś stanąć przed sądem, ale obiecuję, niedługo wrócę. Szczenie, wróciłeś? Zabrałeś perły swojej nowej panci? Tak nie wolno, szczeniaku, tak się nie robi. Czyżbyście wszystkie coś wzięły i przyniosły prosto do mnie? Tego śmiecia akurat nie potrzebuję. Ale coś wyjątkowego mogłybyście mi przynieść. Na przykład tajny przepis na kraboburgera. Może któreś przyniosło pastylki do ssania? Nie? Okej. Okay. Wchodzić, młodzieży! Czeka was szybkie szkolenie! A ta jeszcze ładuje. Ktoś mi musi pomóc w tresurze tych ameb! Słusznie, że mnie wezwałeś. Jestem najlepszym treserem w całym Bikini Dolnym. Patryka, nauczyłem dbać o czystość. A miał robić do kuwety. Niegrzeczny, niesforna rozgwiazda. Aby szczenie wytresować, należy myśleć jak szczenie. Voilà! No, proszę ciebie, po paru godzinach wyczerpującej pracy szczenięta są wyszkolone. Jeśli pozwolisz, zaprezentuję. Czy ty przypadkiem nie planujesz wykraść tajnego przepisu? Oczywiście, że tak. A ty nie jesteś w stanie mi już w tym przeszkodzić. Nie ujdzie ci to na sucho, Plankton! Ależ ujdzie mi to na sucho, Plankton! To znaczy SpongeBob! Objaśniam, jak to ma być. Najpierw bez trudu skupimy na czymś uwagę obecnych pod tłustym krabem. W tym pomogą nam bliźnięta jednojajowe. Niezauważony przez kraba szczeniak akrobata zwinnie przeniknie do środka. Jak tylko znajdzie się w gabinecie kraba, otworzy okno dla szczeniaka demolki, który bez trudu dokona otwarcia sejfu. A gdy sejf nie będzie już sejfem, przepis trafi w moje łapska. A na sam koniec, tylko dla zabawy, szczeniak beczka śmiechu okrasi akcję humorem. To nie ma szans się udać. No coś ty, już się udało. Myślisz, że co te szczeniaki robiły przez ten czas? A teraz otwieramy flachę. Mm.
Karen! Kochanie! Plankton, kiedy zapamiętasz, że nigdy nie dostaniesz tajnego przepisu? Dogadajmy się, SpongeBob. Znajdziemy przecież jakiś wspólny grunt. Dam ci 10% pieniędzy, które zarobię. Przykro mi bardzo, ale nie mamy wyboru. To zdaje się pańska własność. Grzeczny Patryk, masz smakołek? Ej, no co ty, weź zejdź z pana. Ładowanie systemu ukończone. O, tyle szczeniaczków dla mnie. O, kochany, jestem taka szczęśliwa. Waruja, beba! Nie rób tego! System przeładowany! No weź, korku, otwórz się! Sezamie, otwórz się! Karen, to bez sensu. Ani drgnie. Oczywiście, Einsteinie. To zamek czasowy. Otworzy się jutro rano. Dobra, długo już czekałem. Zaczekam jeszcze. Trzymam tych kilka godzin zabójczych! Dam radę. Dobranoc, panie Krab. Słodkich snów. Karaluchy pod poduchy. Dobra. Wam też. Pa, pa! Dobra, to idziemy po tajny przepis. Załatwimy! Planktona! Jego bronią da! Wybacz, nadepnąłem sobie na ogon. Coś ty się ubrał? Jestem kotem złodziejem. Dobra, zdejmę to. Czekaj! A ja jak mam się tam dostać? Tak, dobrze i zjedz jej mózg. Lubię komedie romantyczne. Ząbek. Łazienka. Dobranoc, skarbie. Co ty wyprawiasz? Sprawdzam, czy śpi. Zobacz tam! O, to był pilek Planktona, Spot, chce się bawić! Właśnie mnie zostaw! Toksyczne odpady.
łap patyczek. Uważaj! O, diody, zebra, przygotować świeże pomyje. Zobacz, lunatykuje. A, składniki mi uciekają. To musi być tu. Nie ruszać się, skan siatkówki. I co teraz robimy? Na szczęście mam to. Ślicznie wyszedł ten słodki dołek w brodzie. Szkoda, że Skicia też wyszedł. To ja dalej sam pójdę. Ale lepiej dalej tyć. Żyjesz? Nie ruszam się. Nic przecież w ogóle nie robię. Wybacz. No popatrz, że też zadziałało. Dzień dobry, ekipo. Gotowi na nowy dzień ciekawych wyzwań? Coś się tacy zbutwiali? Przepraszamy, panie Krab! On majaczy, nie wie, co gada! Nie! Szef musi poznać prawdę! Niechcący wyrzuciliśmy tajny przepis, Plankton go zabrał, chcieliśmy mu wykraść, ale się nie udało! Co zrobiliście? Plankton zabrał mój przepis! Tak! To teraz my go wykradniemy. O, nie bój się, tatuś już jest. Bikini dolna. Witaj, Dniu. Witaj, piękny, tak ty. O nie, 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 nie. Krab! Jak to dobrze, że przepis tak szybko trafił w bezpieczne miejsce. Ja też się cieszę. A wy dwaj macie mi go już nigdy z oczu nie spuścić. Mam dla was niespodziankę. Mój nowy system ochrony. Zaraz, chwila, ja mam klaustrofobię. A co to jest? Wodka na kubek. Źle wyszedłem. Niziny. Też by pani była z nizin, mając taki wzrost. Mogłaby pani dać mi większy kocyk. A kolega Patryk znów spożył o jeden rożek lodowy za wiele. Tam zjadłbym jeszcze jeden. Weź idź sobie i prześpij się. Nie z
zupełnie o takim kocu mówiłem. Uwielbiam tutaj bywać. Mają prysznic, podwórko i 3 posiłki dziennie. Pomyję. No wiem, tylko nie mam żadnych klientów. A teraz najlepsze! Super ekstra, co? Jeśli użyjesz tego przy mnie, unicestwię cię. Dobrze, jedź, stękaj, tak trzymaj. Bardzo pięknie zagłuszasz piłowanie. Żołądek domaga się zimnego. Zimnego. O, będę musiał sam sobie ukręcić więzienne lody. O. Pasta do zębów. Spróbuj! Są niemal jak prawdziwe! Nie, dzięki. Ale czekaj, wiem, gdzie tu trzymają prawdziwe lody. W magazynie dowodów rzeczowych. Gostek taki jak ty, co się tu orientuje, pewnie wie, gdzie są... I mam też klucz! O, serio? To chodźmy. Miotły, pączki. Pączki? No, jednego malutkiego. Magazyn dowodów rzeczowych? Obiecałeś mi lody i co? Jak zdobędę przepis i będę władał światem, to ci kupię całą górę lodów. Popatrzmy. Komiksy, muszle, staruszek... Hello! Silniki motorówek, kradzione żarty, noga... Moja noga! A niech mnie kule biją! Jest to on! Nie masz się go tknąć! Krab! A co ty tutaj robisz? Ukradłem ten przepis całkiem uczciwie! Ja teraz ja go kradnę! Wcale, że nie! Podwędził tych staruszków. Gdzie moje lody? Gdzie lody są? O, znalazły się. Co robisz, wariacie jeden? Pomocy! Policja! Dlaczego ty nie... Nie wiem, co robicie, ale to na pewno nielegalne. Ja bardzo chcę się przyznać! To ja zatrzymam sobie przepis do rana. Panie władzo, coś chciałem dodać. Nie musisz. Zapamiętam, że masz skłonności do zbrodni. Inny, hurra! Ej, a gdzie Patryk? Zeznać muszę, że całkiem tu przy... Coś tu jest napisane. Potrzyj butelkę, a uwolnisz Gina. Uwolnię Gina! Znalazłem Gina! Au, au, parzy, parzy! Au, 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 au! Witaj, piękny! Jestem Ginem z tej butelki. Cześć, Ginie! Naprawdę jesteś Ginem? Jasne, że tak. A teraz, jako Gin, każę ci, żebyś zaniósł mnie do pana Kraba. Głuptasku, ty Ginie, ty, to przecież tak nie działa. Ja jestem twoim panem, a ty spełniasz mi 3 życzenia. Co? Neptunie, daj mi siłę. Dobra, czego sobie życzysz?
Dla siebie nic nie chcę, dzięki. Nie jestem samolubem, ale mam trzy życzenia dla przyjaciół. Przyjaźń to też jest magia, wiesz? Zemdliło mnie. Czego chcesz? Mam dziś wolne! Wolny, ale i szczęśliwy dzień. Wypowiedz życzenie, a dżin je spełni. Jeśli potem sobie pójdziesz. Chciałbym mieć złoty klarnet, który nigdy nie gra fałszywie. Powiedz. Życzenie twoje jest mi rozkazem. Ja! Mogę iść? Huh? Panie Ginie. A niech mnie pławica pławi koników. Spełniło mi się. Całe szczęście, że w zeszłym roku byłem na obozie muzycznym. O, życzenia się spełniają. Mój panie, mam nowy pomysł. Następnym przyjacielem niech będzie pan Krab. Następny jest mój najlepszy kumpel. Tego nie przeżyję. Chciałbym... Zdecyduj się, ośle! No, czasem to bym chciał mieć drugą głowę, żeby sobie z nią pogadać, gdy ty jesteś w pracy. O! Żałosne. Dobrze, życzenie twoje jest mi rozkazem. Podaj mi rękę, nie dojdę. A teraz obaj macie zamknąć oczy. Abracadabra! Oho! Mam drugą głowę! Życzenie mi się spełniło! O, dam ci na imię... Kirtap! Cześć, Kirtapie! Miło cię poznać! Kirtapie, przywitaj się ze Spongem! Spoko, nie musisz. Kirtapie, nie rób mi wstydu! Przywitaj się z kolegą. Naprawdę nie trzeba, Luz. A właśnie, że trzeba. Nie wytrzymam, możemy już iść. Tak, idźcie. Kirtap i ja mamy do pogadania. Słuchaj, łobuzie, masz mi się. A co ty sobie? Kirtapie, ty. Nareszcie. Pod tłustym krabem. Oczywiście ostatnie życzenie ma być dla pana kraba. Baju, baju, będziemy w raju. I tak doszliśmy do trzeciego życzenia, które oddaję panu. Witaj, piękny! Dziecko, nie widzisz, że ja tu pracuję? Weź zabawkę i idź pobaw się w kuchni. Ale to jest dżin prawdziwy, no i ostatnie życzenie dla pana, no i chciałem to dla pana. Dobra, nie masz się, niech będzie. Chciałbym mieć $1000. Życzenie twoje jest mi rozkazem, chciwy skorpion. Bank Morski. Chciałbym wypłacić wszystkie środki z konta. A niech mnie w kostkę, ten dżin jest prawdziwy. Zatrzymam ten flakon i każę sobie spełnić kolejne. Teraz ja go biorę. Spełni mi trzy życzenia i zawojuje świat muzyki. A tobie co się stało? Nie chcę o tym mówić. Chcę nowego Kirtapa. Mam cię! Dzień teraz będzie mój! Pan patrzy, pęsik! Porsza, gdzie? A teraz daj mi tę butelkę! Nie, panie krabie! Nie rozumiecie? Nie wolno się kłócić. Dowiedzieliśmy się dziś, że życzenia się spełniają i że magia jest magiczna i że dzięki czarom są wśród nas iskierki i takie urocze bąbelki. To jak zdecydujemy, do kogo idzie teraz dżin? Bardzo prosto. Zagramy w łatwą grę Zakręć butelką. Objaśniam zasady. Na kogo wskaże zakręcona butelka? Ten całuje! Nie, Patryku, ten bierze butelkę.
No to siup! Wskaż mnie! Wygrałem! Cofa się! Wraca do mnie! Tak, wygrałem! No dobra, abrakadabra, hokus pokus, sezamie, otwórz się! Witaj, piękny. Życzenie twoje jest mi życzonko. Słuchaj no, panie Ginie, pierwsze życzenie. Wszystko w tym lokalu ma się zmienić w złoto. Nawet pusta przestrzeń. Nie dam rady. Nie mogę dłużej brnąć w tę szopkę. Jestem wyprany i wykorzystany. Mogłem się domyślić. Plankton, coś ty sobie tym razem uroił. Miałem zamiar stłuc ten flakon, żebyś wsadził mnie do flakonu z tajnym przepisem. Co? Chciałeś zniszczyć moją kochaną lampkę? Już więcej nie wyjadę na urlop i nie zostawię lampki pod opieką nieodpowiedzialnej osoby! Coś ty z nią robił? Cała jest podrapana i brudna! Luzuj się, ubezpieczenie masz! Czemu ten olbrzym trzyma moją butelkę? Czemu moja butelka trzyma olbrzyma? Oddawaj! Co? Tak bardzo kochacie butelki? Kochana, następnym razem biorę cię ze sobą do mamy. Panowie, wiem... Widać się dogadali. Jak to cudownie, że na tym świecie dzieją się czary. A najcudowniejszą magią jest to, że moi przyjaciele tak są ze sobą blisko. Lista trach, tajna bach, wszystko prosto z morza ciach. Lista trach, tajna bach, wszystko prosto z morza ciach. Lista trach, tajna bach, wszystko prosto z morza ciach. Tra-ta-ta, tra-ta-ta. Ta-ta-ta. Jejdź, pozycje na liście są dość egzotyczne. W taniocha markecie nic tego nie dostanę. Serwus, co tam masz, kolego? Cześć! Coś super tajnego. No, rzeczywiście lepiej nie pokazywać. Nie z tej strony. Na fistaszki! Żeby dostać te rzeczy, to będziesz musiał stanąć na rzęsach. Oj, i co tu robić? Spokojnie. Matylda pomoże ci w transporcie. Chyba cię lubi. Sandy, czy to nie jest troszkę za sucho? Oj, a niech mnie kaktusem wypadło mi z głowy. Dzięki. Zapnij pas. Co? Pierwszy składnik na tajnej liście to włos kraba Yeti. A znajdziemy tego włochacza pod zaśnieżonym górszczytem. Patrz, tam leży! Hej.
zauważy go liznę. Krab daje włosy jedzieć do kraboburgerów? Oj! Czemu na to nie wpadłem? No. Mogło być gorzej. Mógł potrzebować większej czapki. Sprawunek drugi. Mleko od wielkiej zęboryby. Aby ją znaleźć, musimy spenetrować oceaniczną głębinę. Masz, rzuć okiem. I już, znalazłem. Ale jak ją wydoić? Trzeba odwrócić jej uwagę. Sucha karma. Zrzucić ładunek. Czy z któregoś z nich leci lepszy towar? Weźmiemy z każdego. No i cacy! Grzeczna dziewczyna. Co ty mi tu taka wyschnięta? No już, puszczaj mleko. Kici, kici, rybko. A może lubisz pomyjolodziki? Tak, dzięki śliczne rybopaskudo. Wcale nie jesteś paskudna. Jesteś super babka. Kurka wodna. Czeka mnie długi spacer do tylnego wyjścia. Super, wszystko załatwiliśmy. Pan Krab będzie ze mnie mega dumny. No, mam nadzieję, bo w życiu nie widziałam dziwniejszego spisu składu. No! A ja na liście sprawunków mam jeszcze jedną pozycję. Sześciutko! Dzięki, żeście mnie wyręczyli. Na razie, głąby! Nareszcie! Tajne składniki kraboburgera w moich łapkach! Ojej, moje składniki! Moja łódź podwodna! Moje włosy! Później je. Pod tłustym krabem. Dzięki za perukę. Nie ma za co. Kiedyś odrośnie. Wystarczyło nawet, żeby zakryć poślady. Tragedia, panie Krab! Załatwiłem każdy z tajnych składników, ale plankton wszystkie ukradł! Czeka nas apokalipsa! Daj spokój z tą apokalipsą. Musiałem czymś zająć planktona, podczas gdy sam udałem się do marketu po tajne składniki. Moja noga! Moja lista była fałszywką? Apokalipsy nie będzie? Żadnej kalipsy. Uratowałem świat! Da! Uratowałem świat, uratowałem świat, uratowałem świat, uratowałem świat, uratowałem świat, uratowałem świat! Żebyś nie przedobrzył! Mówi pan, że wysłał mojego przyjaciela na arcyniebezpieczną misję tylko po to, że chce zakupy zrobić? Przepraszam na chwilę. To za moją kicę! Czekaj, za to, że ona nie zginęliśmy! Czekaj, że powiem ci! A to... za moją łódź podwodną Matyldę! Oj, 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 oj! O, wow!
Kłańcia! No cóż, sam się o to prosiłem. Żono, czy ty to widzisz? Po tylu długich latach tajne składniki nareszcie u mnie w kotle. A teraz składnik ostatni. Łupiesz ducha! Ja bym się tam z nim wstrzymała. Nie mogę się już doczekać miny starego krawa. Krabie? Plankton? Z powodu głupiego karambolu 300 łódek. Co to jest? Ja teraz muszę w ławce kiblować. No trudno, skoro trzeba, to zajmę najlepsze miejsce. Jest! Nie tak szybko z czterema literami. To jest moje miejsce! Chcesz tutaj siedzieć? To sobie siedź! A ja zajmę to tutaj. Nie chcesz przy tym złomie posadzić, a sam usadowisz się na tronie, żeby nauczycielka patrzyła tylko na ciebie? Zapomnij, stary! Ja tu siądę! A to... Ja tu siedzę! To jest moje! To jest moje! Nie, moje! Moje! Nie, moje! 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 Moja sala, dość! Sorka śliczna. Zamknij się. Uważaj. Już się boję. Powiedziałam dość tego, żebym ja się nie zdenerwowała. Otwórzcie proszę, moi drodzy, podręczniki jazdy na stronie 20. Co to jest? Nic takiego. Pomyślałem, że może pani zgłodniała. Mrugam oczkiem. Ojejuś, dziękuję. Dam ci gwiazdkę. Ktoś tu jest głodny? Tadam! O, grejpfrut! Dam ci też gwiazdkę. To może arbuza? Dzięki, chłopaki. Wystarczy tych owoców. Masz! Lepiej mi naklejki! Nic z tego, krab! Mnie da! Mam dość tego marnowania czasu. Sięgnijmy do źródła. Nasiona jabłoni. Ej, tma! Już dość! O, ale ja chcę świecące gwiazdki! Nie, ja chcę! Gwiazdek chcecie? To ja wam je dam! Śliczne gwiazdki! Też bym chciał! O, nie! Oddawaj! Podczas jazdy należy widzieć wszystko dookoła. Dlatego właśnie mamy lusterka. I dlatego to ważne, żeby były dobrze ustawione i żeby w nie patrzeć. O, tak. Spokój! Co tam się dzieje? Proszę pani, ci nowi uczniowie to... Nic się nie dzieje. Słowo! Witam na polu manewrowym. Proszę, ruszamy sobie tak bardzo powolutku i ostrożnie. Zrozumiano? Powoli i ostrożnie, spoko. Jak jeździsz, baranie? Nie róbcie tego! Jak jeździsz, baranie? To ostatnie łodzie na chodzie. Jeśli je rozwalicie, to nikt nie zda egzaminu. Nie wierzę sama, że to mówię, ale bierzcie przykład ze SpongeBoba. On zawsze wypełnia polecenia. Proszę pani, jakie cudowne słowa o mojej osobie. SpongeBob, nie zaciągnąłeś ręcznego. Aucz, wracaj, łódko! Ale
Ej! Wstać! Słuchajcie! Odbiorą mi licencję instruktora! I teraz mnie nie dogonisz! To ja jestem tu numer jeden! Gratuluję ci, Plankton! Co ty wygadujesz? SpongeBob! Ale szefie, musimy się wspierać! Brawo, że jest numerem jeden! Mówisz? No to zobaczymy, jak zrobi to! To łatwizna! Zjeżdżać mi stamtąd natychmiast! Za nic! Jestem bogiem w tym rydwanie i pędzę do raju! Wierzchołek świata! Koniec! Obaj oblaliście! Nie no, co pani? Nagroda powinna być za to, żeśmy się nie zabili. Toż to przecie było mega niebezpieczne. A no było! Hejka, wreszcie dojech. Jeju, co się stało? Brał pan udział w poważnym wypadku. Cud, że pana odratowaliśmy. Niestety nie bez komplikacji. Komplikacji? Jakich komplikacji? Nie mieliśmy pewności, jak pana złożyć do kupy. Hejko, co wy tam tak krzyczycie? Ale super! Będziemy razem nie tylko na kursie. Tak!